Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Witaj. Zapraszam do obejrzenia wideokastu dotyczącego piątego modułu kursu Podstawy Turystyki na Obszarach Wiejskich. Dzięki informacjom zaprezentowanym w filmie. Zdobędziesz niezbędną wiedzę przewidzianą w tej części szkolenia. O atrakcyjności turystycznej regionu decydują przyrodnicze i pozaprzyrodnicze walory turystyczne, zagospodarowanie turystyczne oraz dostępność komunikacyjna. Najatrakcyjniejszym turystycznie regionem Europy dla turystyki masowej jest Europa Południowa, której głównym atutem jest klimat. Gorący latem i łagodny zimą. Dla turystyki pieszej górskiej i narciarstwa najatrakcyjniejsze są dobrze zagospodarowane łańcuchy górskie Alp i Pirenejów. W Europie Północnej do atrakcji należą liczne jeziora i formy rzeźby polodowcowej, góry orogenezy kaledońskiej, czynne wulkany oraz wybrzeża fiordowe. Region Europy Zachodniej jest bardzo zróżnicowany krajobrazowo od Nizin w części północnej po Alpy w części południowej. Najchętniej odwiedzane miasta to Paryż, Amsterdam, Wiedeń, Berlin, Monachium i Bruksela. Region Europy Środkowo-Wschodniej charakteryzuje się zróżnicowaniem geograficznym i klimatycznym. Obejmuje szereg Nizin, Bałkany oraz góry Kaukas. W Europie południowo-śródziemnomorskiej główną atrakcją jest wybrzeże morskie oraz liczne wyspy. Walorami tego regionu są również korzystne warunki klimatyczne oraz zabytki architektury starożytnej. Poszczególne regiony Europy charakteryzują się zróżnicowaną dostępnością komunikacyjną. Sieć transportowa jest nierównomiernie rozwinięta. Największą gęstością sieci drogowej i kolejowej charakteryzują się kraje Europy Zachodniej, najmniejszą Europy Wschodniej. O dostępności komunikacyjnej w dużym stopniu decyduje rozwinięta sieć autostrad i linii kolejowych dużych prędkości. Europa charakteryzuje się dobrze rozwiniętym transportem lotniczym. Do upowszechnienia transportu lotniczego przyczyniły się tanie linie lotnicze. Czynnikiem przyciągającym turystów jest również zagospodarowanie turystyczne. Szczególne znaczenie ma baza noclegowa. Oceny atrakcyjności turystycznej można dokonać m.in. na podstawie recenzji i opinii turystów lub liczby turystów, którzy odwiedzili daną atrakcję turystyczną. Najpopularniejszy ranking publikuje witryna TripAdvisor. W rankingu 25 najlepszych celów podróży w Europie w roku 2013 na pierwszym miejscu znalazł się Paryż, na drugim Londyn, a na trzecim Rzym. Dziękuję za uwagę i zachęcam do zapoznania się z pozostałymi materiałami dydaktycznymi zamieszczonymi na platformie edukacyjnej.